Witam Was po raz kolejny na kolejnym wykładzie. Wykład numer 8. Przepraszam, długopis muszę wymienić, bo to jest taki jakiś mało czytelny. Wykład 8, jeszcze raz data dzisiejsza, data jest też ważna, 6.05.20. I przejdźmy. Do tej pory całkowaliśmy troszeczkę, ale troszeczkę i dużo. Ale przejdźmy. Do tej pory, gdy całkowaliśmy, nie zastanawialiśmy się nad zbiorem, na którym prawdziwe jest to całkowanie. Czyli nie zastanawialiśmy się nad zakresem wykonalności danego działania. Funkcja f była funkcją, dla której całka istnieje. W jakim zbiorze istnieje, to nas tutaj nie interesowało. Teraz będzie nas interesowała sprawa bardziej precyzyjna, mianowicie będziemy się zastanawiali, mówili o funkcji, o całkowaniu funkcji, ale na określonym przedziale. Mówimy całkowanie na przedziale lub całkowanie w przedziale. Ja będę mówiła całkowanie na przedziale. Jedna i druga forma wypowiedzi jest formą poprawną. Więc tak, całkowanie na przedziale. Przecież tutaj mamy do czynienia z całką oznaczoną. Jeśli mówimy o całkowaniu na konkretnym przedziale, to mówimy, mamy na myśli całkę oznaczoną. I teorii na temat całek oznaczonych jest mnóstwo. Mogą Państwo zajrzeć do internetu i przekonać się, że wielu matematyków na świecie od dawien dawna zajmowało się całkowaniem całką oznaczoną. Ale, proszę Państwa, najważniejszy z dotychczasowych osiągnięć, jeśli chodzi o tę tematykę, jest osiągnięcie, które podał nam matematyk niemiecki Riemann. I tutaj najbardziej szerokim zakresem możliwości ten sposób całkowania dysponuje. W związku z czym dzisiaj powiemy o całce oznaczonej w sensie Riemanna. Bardzo proszę. Całka oznaczona w sensie Riemanna. Proszę zauważcie Państwo, jak się Riemanna pisze. Riemanna. Dwa N. Całka oznaczona w sensie Riemanna. Matematyk niemiecki, XX wiek, czyli współczesność, prawda, i tutaj to jest najszersza forma tej całki. Oczywiście, Przeńca, to nie jest jedyna. I ja nie wiem, Przeńca, są zwolennicy tej metody, są zwolennicy tego trendu Riemanna, ale też jest jeszcze konkurencja, mianowicie jest jeszcze Henri Lebesgue. Jest jeszcze Henri Lebesgue. Jest jeszcze całka w sensie Henri Lebesgue'a. Przecież ja czasami tutaj ze studentami też tę całkę robiłam, ale trzeba zdawać sprawę, że do całki według Lebesgue'a, francuski matematyk z kolei też XX wiek, do całki w sensie Lebesgue'a potrzebna jest jeszcze wielka dziedzina wiedzy. Mianowicie z zakresu teorii miary. Tak może w kilku zdaniach, żeby Państwa tak troszkę i rozweselić i zachęcić do studiowania. Proszę Państwa, całka w sensie Lebesgue'a to jest całka, która mówi, że można całkować każdą funkcję. Bez wyjątku. Bez wyjątku, bez żadnych zastrzeżeń, ale musimy mieć pojęcie zbioru mierzalnego i funkcji mierzalnej. Co znaczy mierzalna? Też nie będę precyzowała tutaj bardzo ściśle, bo tutaj to, na to czasu nie mamy, ale powiem Państwu lakonicznie. Funkcja mierzalna
zbiór mierzalny, to jest zbiór według Lebega, każdy zbiór można zmierzyć. Każdy zbiór jest mierzalny. Na przykład odcinek o końcach 0,1 to jest miarą tego odcinka może być jego długość. Na przykład miarą, jeśli mam płaski twór geometryczny, kwadrat, miarą tego kwadratu może być jego pole. Niekoniecznie, ale pole. Miarą kuli, powiedzmy przestrzeni trójmiarowej, może być jej objętość. I tutaj, tutaj matematycy polscy również mają pewne swoje osiągnięcia w nawiązaniu do całki w sensie Lebega, gdyż pan profesor Sierpiński, już historia, prawda, historia, ja jeszcze mam książki i też miałam okazję troszkę znać pana Sierpińskiego, ale pan profesor Sierpiński, znana osobistość, znana osobowość, który właśnie troszkę nawiązywał do całki Lebega i znane jest pojęcie tak zwanego dywaniku Sierpińskiego. Nie wiem, przecież może się w to nie będę wgłębiała, bo tutaj na pewno was by zainteresowało i tutaj piękne rysunki, piękne przykłady, ale chciałam was zainteresować. Jeśli państwo byście penetrowali w internecie tę tematykę i natrafili na nazwiska te, to proszę uprzejmie, może jeśli chwila czasu pozwoli, zainteresować się tym i proszę sobie pooglądać, starać się zrozumieć. Wracamy do ad rem, do naszego tematu. Przejdźcie, całka oznaczona w sensie Riemanna. Otóż tę tematykę, przecież ja wiem, że może część z państwa słuchaczy moich miała tematykę całki oznaczonej w szkole albo na jakichś kursach, na jakichś prelekcjach, na jakichś wykładach. Bardzo często tę całkę skraca się ten temat do minimum. Nie chcę tego robić. To jest zbyt poważna tematyka. Chcę zrobić to w sposób wzorowy. Mianowicie chcę najpierw powiedzieć państwu o sumach całkowych Riemanna. A więc może pierwszy nasz tutaj, pierwsze wyzwanie to jest, są sumy całkowe Riemanna. Sumy całkowe Riemanna. I tak. Rozpoczynamy takie rozważania. Otóż, primo, rozważamy przedział AB i zakładamy, że jest to przedział domknięty i ograniczony. Przedział domknięty i ograniczony. Dalej. Ograniczony. Dalej. Dwa. Na tym przedziale określamy funkcję AB, funkcję rzeczywistą, a więc wartości zbioru R. I zakładamy, żeby nie mieć problemów i nie mieć tutaj w dalszym ciągu konstrukcji jakichś niepotrzebnych, powiedzmy sobie, trudności, zakładamy, że jest to funkcja ciągła. Więc mamy funkcję ciągłą na przedziale domkniętym AB. I w dalszym ciągu, w dalszych rozważaniach, zajmujemy się przedziałem najpierw domkniętym AB. 3. Przedział domknięty AB dzielimy skończoną liczbą punktów, na n podprzedziałów. Sobie, gdy piszemy, gdy tego się uczymy, proszę sobie powtarzać powoli, żeby państwo się też uczyli
jednocześnie. Więc punktów na N podprzedziałów. I załóżmy, że podprzedział o końcach xi plus 1, to jest ity podprzedział, gdzie i zmienia się od 0, 1, 2 i tak dalej do n minus 1. To jest ity podprzedział. Tak? I dla ustalenia uwagi oznaczmy przez delta xi długość tego i tego podprzedziału. Delta xi, no i wiadomo, długość podprzedziału to jest od końca odejmuje początek, czyli to jest xi plus 1 odjąć xi, to jest długość i tego podprzedziału. Gdzie i tak samo zmienia się, gdzie i zmienia się od 0, 1, 2 do n minus 1 i to jest długość i tego podprzedziału. Podprzedziału oczywiście i tego podprzedziału. Dobrze. Więc przejdę może, żeby nam to było bliższe. Może od razu będziemy tak swoim sumptem wykonywali szkic taki. Więc mam układ współrzędnych, układ kartezjański, a więc dwie osie przecinające się pod kątem prostym. Prawda? I mamy jakąś funkcję, powiedzmy, niech to będzie taka funkcja o końcach. Tu jest x0. Ostatni punkt to jest xn. Mamy tę funkcję ciągłą, a więc tu jest linia ciągła, prawda, wykresem tej funkcji. I zajmiemy się najpierw tym przedziałem AB. Tu jest x0 to jest A, xn to jest B. Czyli o końcach AB. I teraz zajmujmy się tym przedziałem właśnie. Przecież ja może tutaj będę pisała, bo tu jest mi bliżej do rysunku. Tak, tak. Albo tutaj przejdę, przepraszam bardzo, bo nie będziemy cisnęli sobie dalej. Punkt kolejny, następny etap. Proszę bardzo, tam jest punkt który? Punkt czwarty. Cztery. Zajmujemy się przedziałem AB. Gdzie podzieliliśmy przedział AB na n podprzedziałów. Przecież tutaj trzeba bardzo mocno zaznaczyć. Podział jest dowolny, czyli w dowolny sposób. Jak tu jesteśmy na sali w grupie 100 osób, to każdy z Państwa ma prawo podzielić dany przedział otrzymany wedle siebie. W dowolny sposób dzielimy. Na równe części, nierówne części, na dwa przedziały, na 200 przedziałów, to przecież jest wszystko jedno. Według jakiego klucza dzielimy? Dzielimy w dowolny sposób, to jest bardzo ważne. I oznaczamy końce podprzedziałów otrzymanych i również oznaczamy długość każdego podprzedziału. Teraz wprowadzamy tak zwaną, pojęcie tak zwanej tolerancji podziału. Tolerancji n-tego podziału. Mówimy o n-tym podziale, ponieważ każdy z Państwa dla n osób może mieć podział swój, prawda, dowolny, czyli dowolny podział. Więc tolerancją n-tego podziału nazywamy maksymalną długość podprzedziału. Pan Robert podzielił na 10 przedziałów, pani Agnieszka podzieliła na 20 przedziałów. Tutaj siłą rzeczy podprzedziały pani Agnieszki są podprzedziałami o mniejszej długości, prawda, niż pana Roberta i tak dalej. Więc tutaj chodzi o to, że tolerancją n-tego podziału nazywamy maksymalną długość podprzedziału. Więc wprowadzam pojęcie tolerancji, tolerancja n-tego podziału.
jest to maksymalna długość podprzedziału. Jest to maksymalna długość podprzedziału. A więc oznaczmy dla ustalenia uwagi tę tolerancję literką lambda n. To jest maksimum delta x i, gdzie i zmienia się od 0 do n minus 1. Więc to jest maksymalna długość podprzedziału. I teraz dalej, w dalszym ciągu. 5. Nadal jesteśmy przy przedziale AB. W każdym z podprzedziałów wybieramy i również, uwaga, w sposób dowolny punkt. W każdym z podprzedziałów wybieramy w sposób dowolny punkt. I powiedzmy, że oznaczmy ten punkt, czyli ja będę oznaczała tak, jak oznacza się zwykło się wyznaczać w klasce tego tematu, mianowicie tu bardzo lubiane są greckie literki, xi i należy do i tego podprzedziału, xi plus 1, czyli punkt xi i należy do i tego podprzedziału, gdzie i oczywiście zmienia się od 0, 1, 2 do n minus 1. No i finał, 6. Bierzemy wartość funkcji danej naszej w tym wybranym dowolnie punkcie xi i mnożymy ją przez długość i tego podprzedziału i sumujemy, czyli piszę znak sumy. Suma od i równa się od zera liczymy, tak? Od 0 do n minus 1. Czyli bierzemy pod uwagę sumę iloczynu wartości funkcji w wybranym dowolnie punkcie xi mnożoną przez długość i tego podprzedziału, czyli delta xi. I tę sumę magiczną nazywamy n-tą sumą całkową Riemanna. Możemy ją oznaczyć w różny sposób, różnie się oznacza. Ja też będę trzymać się klasyki sigma n. Sigma n to jest n-ta suma całkowa Riemanna. Otóż suma oczywiście zależy od n, bo my do n tutaj sumujemy, prawda? Sigma n bierzemy pod uwagę. Oczywiście suma ta może być, mieć różną postać w zależności od tego, jaki jest podział przedziału, jaki jest wybór punktów xi, ponieważ wybór punktów jest dowolny i podział na podprzedziały jest też dowolny. I teraz przejdzie finał. Stwierdzamy, że przy takiej konstrukcji dowodzi się, dowód jest bardzo prościutki, przecież tylko on wybiega w pewnych drobiazgach matematycznych poza tematyką, którą myśmy realizowali, więc ja może pozwolę sobie tego dowodu nie przytaczać, bo kilka takich własności prościutkich, które są proste, ale my tego nie mieliśmy w pierwszym semestrze, więc ja ostrzegam, że nie będę robiła byle jak, nie mam możliwości, więc nie będziemy tego robili na razie. Jeśli kiedyś nam się przydarzy
taką rzecz zrealizować, to oczywiście z wielką przyjemnością. 7. Na podstawie tej konstrukcji stwierdzamy z całą pewnością, że istnieje skończona granica. Skończona granica ciągu sum całkowych Riemanna istnieje skończona granica ciągu sum całkowych Riemanna tak czyli limę sigma n gdy tolerancja, czyli przypominamy, ta maksymalna długość podprzedziału, tolerancja n tego podziału dąży do zera. Przejdę, proszę zauważyć, czym jest to założenie, że tolerancja tego podziału dąży do zera. Czyli maksymalna długość jest bliska zera. Jaki wniosek należy wprowadzić? Właśnie taki wniosek, że podział danego przedziału musi być podziałem na bardzo króciutkie przedziały. Na króciutkie podprzedziały, prawda? Więc tak króciutkie, że najdłuższy ma zbiegać do zera. Czyli tolerancja tego podziału dąży do zera. Czyli limes sigma n, gdy lambda n dąży do zera, to właśnie istnieje. Oznaczmy to przez sigma. Przy czym Granica ta nie zależy od primo sposobu podziału. Przedziału AB. Na podprzedziały. Czy dowolny podział miał być na podprzedziały? Tak? I sekundo. Nie zależy to również od sposobu wyboru punktów tutaj w podprzedziałach punktów XI. Może napiszmy wyraźnie, o jakie punkty XI. Punktów XI w podprzedziałach. Czyli w dowolny sposób wybieramy te punkty. Kropka. Czyli przyjdzie. I tutaj doszliśmy do finału. Stwierdzamy, że istnieje skończona granica ciągu sum całkowych Riemanna, etc. Granicę tę. Nazywamy
nazywamy całką oznaczoną. Czasami dodajemy w sensie Riemanna, czasami nie dodajemy, uznając to za rzecz oczywistą, w sensie Riemanna. Tak? I oznaczamy. Całka f od x dx, tak jakbyśmy mówili przy całce oznaczonej, przy czym przy tym tej fasolce, przy tym mężyku, my piszemy w dole a, w górze b, czyli piszemy granicę całkowania. Czyli przedział, od którego myśmy wyszli, prawda? To jest całka oznaczona w sensie Riemanna w przedziale AB. Tak. I to jest nasz finał, jeśli chodzi o definicję całki oznaczonej w sensie Riemanna. Czyli Państwo widzą, że cały przebieg, cała konstrukcja tego pojęcia jest bardzo klarowna, bardzo czytelna. Tutaj stwierdzamy, że istnieje. Tutaj w matematyce mówi się tak, stwierdzamy. Ale nie jest tak, że stwierdzamy, uwierzcie. Tylko chodzi o to, że w matematyce, jeśli my stwierdzamy coś, to coś znaczy trzeba udowodnić. Ja ten dowód pomijam, świadomie pomijam i widzę, w których miejscach byśmy tutaj musieli się gęsto tłumaczyć, że przeskakujemy ważną, subtelną, ale ważną rzecz, taką jak na przykład tylko w minie jednostajna ciągłość funkcji, prawda, i tak dalej, więc przynajmniej nie chcę tego tutaj robić, w związku z czym ten dowód pomijam i ten dowód można sobie w różnych książeczkach znaleźć. Tak, dobrze. Przejdźmy więc pytanie. Teraz naturalne pytanie po takiej prezentacji. Czy w takim razie jak liczyć całkę oznaczoną? Z definicji, czy jakoś inaczej? Na to pytanie odpowiem za chwilkę. Ale przyjdzie, ja chciałabym jeszcze ugruntować, utrwalić wam tutaj tą konstrukcję, tę sum całkowych Riemanna i chciałam jeszcze ją raz pokazać na przykładzie. Więc żebyście państwo przekonali się, że konstrukcja sum całkowych Riemanna nie jest trudna, no ale ta cierpliwość tu zawsze jest potrzebna w różnych miejscach w matematyce. Więc może zróbmy takie zadanie, takie polecenie sobie narzućmy. Konstrukcja sum całkowych Riemanna całkowych Riemanna dla funkcji. Dla funkcji. I weźmy tu jakąś prościusieńką funkcję. Państwo się przekonają, że nawet dla prostej funkcji tutaj trzeba troszkę się powysilać. Weźmy funkcję f od x równa się 2x. Określmy ją dla x-ów na przedziale o końcach 0,2. Więc może od razu, Krzysia, żebyśmy mieli przed oczyma konkretną rzecz, zróbmy w układzie stworzonych wykres tej funkcji. Ponieważ tutaj jest tylko przedział 0,2, w związku z czym ja nie muszę specjalnie przedłużać tych osi. Więc tak, dla x tu jest 1, powiedzmy tu jest 2. Dla x równego 1 to jest 2 razy, no dobrze, tu jest 1, tu jest 2.
Dla x równego 1 wartość wynosi 2, to tutaj, prawda, w tym miejscu, powiedzmy, w tym punkcie. No i przez 0, 0, więc może to wystarczy. Czyli wykonajmy wykres funkcji. To przepraszam, trzeba wyżej chyba tę funkcję tutaj pociągnąć. No przepraszam, tutaj mi dwójeczka nie wyszła. O tak. Tak. Dla x równego 2 wartość funkcji wynosi 4, a więc... No tutaj trochę wyżej jeszcze chyba trzeba. Przepraszam bardzo. No ja tutaj nie przygotowałam Państwu tego obrazka, ponieważ uważałam, że to damy radę. Tak, to powiedzmy sobie, to jest odcinek. Prosty, przepraszam bardzo. Tak. Więc mamy kawałek funkcji y równa 2x, prawda? I funkcja na przedziale 0,2 określona. Dobrze. Więc idziemy krok po kroku według tych punktów, które tworzyły. Które tworzyły sumy całkowe Riemanna, mianowicie primo. Primo. Rozważam przedział 0,2. Przedział. Dzielimy. Skończoną liczbą punktów na n podprzedziałów. I tutaj, ponieważ, jak pamiętamy, podział jest dowolny, w związku z czym my sobie zażądamy, na wszelki wypadek, żeby może ułatwić, może nam to ułatwi, żeby ułatwić na n podprzedziałów o jednakowej długości. Czy na równych. Na n podprzedziałów o jednakowej długości. O jednakowej długości. Na wszelki wypadek wydaje nam się, że może to być po prostu wersja dużo prostsza, prawda? Więc idzie podprzedział o końcach x i plus 1, to jest podprzedział, który ma końce 2i podzielić przez n oraz 2 razy i plus 1 przez n, gdzie i zmienia się od 0, 1 i tak dalej do n minus 1. Czyli końce i tego podprzedziału to są te właśnie liczby. Ponieważ funkcja 2x o wzorze y równa 2x jest funkcją liniową, jest to kawałek funkcji liniowej. Jest to funkcja ciągła oczywiście, to tutaj nie ma żadnej wątpliwości, więc wymóg co do funkcji jest spełniony. Funkcja f od x równa się 2x jest, ale napiszmy, żeby było wszystko legalnie. Jest funkcja f od x równa się 2x, jest ciągła. Na przedziale 0,2. Dobrze. Dobrze. I teraz przejdzie dalszy ciąg. Ciąg dalszy jest następujący. Teraz punkt następny to jest tolerancja tego podziału. 3. Tolerancja. Idziemy w myśl tych punktów, które żeśmy wcześniej określili. Tolerancja.
N-tego. N-tego, to chyba tak, podziału. To jest, przecież, ponieważ myśmy podzielili na równe podprzedziały, w związku z czym długość najdłuższego jest taka jak długość każdego. Czyli lambda n, przypomnijmy, to jest maksimum, gdy i zmienia się od 0 do n minus 1, delta xi, i to jest maksimum i zmienia się od 0 do n minus 1. Od końca odejmuję początek, czyli to jest 2 przez n. Tak. No ale tu maksimum jest niepotrzebne, prawda? Bo maksimum jest, oznacza, że właśnie tak. Dobrze. Zauważmy, że no maksimum, ponieważ maksimum jest wzięte względem i tu i nie ma, więc to można napisać, że jest 2 przez n po prostu. Dobrze. I widzimy, że tolerancja n tego podziału lambda n ma granicę równą 0 w miarę, gdy n dąży do nieskończoności. Lambda n stała przez nieskończoność, taki ciąg ma granicę równą 0, czyli lambda n dąży do 0. Czyli wymóg taki, że żeby tolerancja była zbieżna do 0, jest spełniony. Dobrze. Teraz punkt czwarty. Wybieramy w sposób dowolny punkt z każdego podprzedziału. Wybieramy w sposób dowolny punkt xi i z każdego podprzedziału. Punkt xi i. I przyjdzie, ponieważ w sposób dowolny mamy obrać punkt, my sobie zażyczymy, aby punkt ten był lewym końcem podprzedziału. Xi i niech w naszym przypadku będzie równe 2i przez n. Ponieważ w dowolny sposób obieram punkt ten właśnie z każdego podprzedziału, zażądajmy, żeby to był lewy koniec podprzedziału. Tu napiszmy wyraźnie lewy koniec podprzedziału. No i już zbliżamy się do końca. W takim razie, 5. Tworzymy n-tą sumę całkową Riemanna. Mianowicie sigma n to jest suma, napiszmy od razu, od i równa się 0 do n minus 1. Wartość funkcji f w wybranym punkcie xi i, czyli tutaj do x-a, za x wstawiamy ten punkt 2i, to jest tak 2 razy 2i przez n i razy długość podprzedziału, razy długość podprzedziału. Długość podprzedziału to jest tutaj, prawda, 2 przez n. Raz 2 przez n. Tak, mamy obliczyć taką sumę. Taką sumę, no, mamy obliczyć za chwileczkę granicę. Ale tutaj zobaczmy, że my mamy sumę wziętą względem i. 2, 2, 2. To jest 8.
to jest 2, to jest przez 2, 2 razy 2, to jest 8, prawda? 8 i n nie zależy od wskaźnika sumowania. Więc mogę 8 przez n włączyć przez sumę, w związku z czym otrzymamy suma i równa się od n kwadrat, tak, do n minus 1. Dobrze. Mamy taką sumę. Przynica, tutaj bardzo, to jest bardzo ważny moment od strony rachunkowej, prawda? Bo tutaj w tym momencie, w tym miejscu my możemy mieć kłopoty. No, jeśli albo tak punkt dobierzemy nieszczęśliwie, albo się pomylimy gdzieś i prawda, podział będzie jakiś taki ładny, ale trudny do policzenia. No ale tu jest na razie wszystko w porządku. Więc suma i od i równa się 0 do 1, do n minus 1. Przyjdzie, co to znaczy ta suma? To znaczy 0 plus 1 plus 2 plus i tak dalej plus n minus 1. To jest suma kolejnych wyrazów do n minus 1 włącznie. Państwo na pewno w szkole pamiętają wzór na sumę ciągu arytmetycznego. Wzór na sumę ciągu arytmetycznego. Pamiętamy. Więc to jest pierwszy wyraz plus wyraz ostatni przez dzielone przez 2 razy n. Więc my tutaj sobie napiszemy tak. 8 przez n kwadrat razy n minus 1 przez 2 razy n. Ten wyraz pochodzi ze wzoru wzór na sumę n początkowych. To tak bywa, przyniesie złośliwość taka, że ważną rzecz piszę w samym rogu. No tak tu się zdarzyło. Początkowych. Wyrazów. Ciągu. Arytmetycznego. No niech będzie tak. Arytmetycznego. Czyli ja może jeszcze ja wyjaśnię, żeby już nie było takich niejasności. Proszę uprzejmie. Suma. Oto. Suma i, gdy i zmienia się od 0 do n minus 1, to jest 0 plus 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus kropeczki plus wyraz ostatni, to jest n minus 1, równa się. To jest wyraz pierwszy, to jest wyraz ostatni. I ze wzoru na sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego wynika, że suma taka to jest pierwszy plus ostatni podzielone przez 2 razy n, razy liczba wyrazów. Więc ja Państwu przypomnę, to jest tak, a1 plus an przez 2 razy n. No jeżeli to zrobimy, to widzimy, że to jest inaczej. A1 to jest 0 plus n minus 1, czyli n minus 1 przez 2 razy n. Czyli to, co żeśmy tutaj wpisali. Żeby to było jasne. Czyli, dobrze, czyli sigma n w naszym przypadku, przepraszam bardzo, sigma n w naszym przypadku to się równa ile? Tu nam n się zredukuje, dwójeczka z ósemką, czyli 4 razy n minus 1 przez n. Skonstruowaliśmy ciąg sum całkowych Riemanna i patrzymy już tak, że ten ciąg sum całkowych Riemanna jest pięknym ciągiem, czytelnym i bardzo prościutkim. Damy z nim radę. I następny punkt to jest obliczamy granicę. Przepraszam bardzo, ja już nie chcę przechodzić do kolejnej tablicy, więc może, przepraszam, tutaj finał napiszę tutaj na tym rysuneczku. Więc sigma to się równa limes
sigma n, gdy lambda n dąży do zera, czyli to jest limes 4 n minus 1 przez n, gdy n dąży do nieskończoności i to się równa 4. Czyli sigma, granica ciągu sum całkowych Riemanna, gdy tolerancja podziału n tego dąży do zera, wynosi 4, co oznacza, że i całka oznaczona nasza, całka od 0 do 2 z 2x dx, to się równa 4. Pamiętajmy, całka oznaczona to jest liczba. Dziękuję Państwu. Ciąg dalszy nastąpi.